Szanowni, dobry wieczór. Nagrywam streszczenie naszej dzisiejszej lekcji. Zajmowaliśmy się pomiarem. No i to jest bardzo ważna sprawa, dlatego że czy to dokonując obserwacji przyrody, czy to wykonując eksperyment, którego celem jest zbadanie jakiegoś zjawiska, bardzo często dokonujemy przy okazji pomiaru jakiejś wielkości fizycznej. Tak? Pamiętacie, że mówiliśmy o trzech takich podstawowych wielkościach, od których zaczynamy. To jest długość mierzona w metrach, masa mierzona w kilogramach i czas mierzony w sekundach. No i wspomnieliśmy sobie, że jest taka umowa pomiędzy rządami na świecie, żeby oficjalne wyniki pomiarów jednostek wielkości fizycznych podawać właśnie w metrach, kilogramach i sekundach, a także innych jednostkach, które wchodzą w skład międzynarodowego systemu jednostek miar, który w skrócie od tam początku francuskiej nazwy nazywa się układem SI. No, oczywiście są jednostki dopuszczone do używania, które nie są podstawowymi jednostkami układu SI. No i z taką jednostką, z centymetrem będziemy mieli dzisiaj do czynienia. No, żeby zrozumieć, czego tak naprawdę dowiadujemy się dokonując pomiaru, zrobiliśmy sobie takie ćwiczenie, było sześć zespołów, podzieliliśmy się na sześć zespołów, każdy zespół dostał miarkę, taką miarkę stolarską rozkładaną i sznurek i miał zmierzyć miarką ten sznurek, a następnie jak już wszystkie sześć zespołów się uporało z tym zadaniem, to zamienialiśmy się sznurkami, także każdy z sześciu zespołów zmierzył sześć razy sześć różnych sznurków, zapisał to na swojej karcie, w swoim brulionie laboratoryjnym, który składał się tylko z jednej kartki w tym wypadku. No i następnie żeśmy zapisali to wszystko w chmurze i tutaj widać, co się zdarzyło. Tak? Te pomiary wykonywane przez różne zespoły nie chcą być takie same. No i jest teraz pytanie, co się dzieje? No, widać bardzo wyraźnie, że te pomiary, ponieważ niewątpliwie sznurek ma jakąś długość, te pomiary muszą być obarczone błędem pomiarowym. Błędem, który jest no, różnicą pomiędzy długością sznurka prawdziwą, jakakolwiek by ona nie była, taką abstrakcyjną koncepcją trochę, a wartością zmierzoną. No i okazuje się, że tu jeszcze na osi liczbowej zrobiliśmy taki wykres kropkowy, postaraliśmy się nanieść pomiary dotyczące długości pierwszego sznurka. No i co się okazało? Okazało się, że one tak rozkładają się no, od 153 cm do 152,3 cm, jeżeli dobrze widzę. No, dlatego, że nasza miarka to była taka dwumetrowa rozkładana miarka i wyskalowana była, najmniejsza podziałka to był 1 mm, czyli 0,1 cm i to w tych wynikach pomiaru tutaj jest widoczne. No więc cały dowcip polega na tym, że mówiąc w skrócie, dokonując pomiaru, nie sposób jest ustalić, ile wynosi prawdziwa wartość tej mierzonej wielkości. Możemy jedynie ustalić, w jakim przedziale znajduje się ta wartość. W jakim przedziale, albo ja lubię mówić, ile wynosi szerokość takiej szuflady, na osi liczbowej, do której wpadają, wierzymy, że powinny wpaść kolejne pomiary
i gdzieś tutaj w tej szufladzie jest ta prawdziwa wartość, ale ile ona wynosi, tego nie wiemy. Dlatego podawanie wyników pomiaru bez oszacowania błędu, bez podania informacji, no dobrze, ale to jest jakiś pomiar, ale ile tak naprawdę wynosi szerokość tej szufladki? Po prostu mija się z celem. Nie ma sensu. Dlatego, że nasz pomiar prawie na pewno, a raczej na pewno, nie odpowiada tej prawdziwej wartości, na której nam zależy. No i tutaj widać, że nasze pomiary rozciągnęły się na aż 2 cm, tak? Różnica pomiędzy 153 i 152,3 cm to jest dokładnie 2 cm. Tak? Widać tutaj, że wartość, no, chcemy wyciągnąć z tego jakiś wniosek, więc możemy na przykład powiedzieć, że wartość zmierzona to jest, leży tu w środku tego przedziału. Na razie trzymajmy się tego, to jest intuicyjnie zrozumiałe, gdzieś jest w tym przedziale, gdzieś jest w tej szufladce, więc leży w środku. Przyjmijmy, że leży w środku. Środek to jest 151,3 cm. No i może być od tego środkowego punktu większa o 1 cm albo mniejsza o 1 cm. No i możemy sobie zapisać to w ten sposób, że... No, damy radę zapisać? Damy. Długość równa się 151,3. No i tutaj robi się tak. Pisze się plus minus. 1 i podaje się oczywiście jednostki w centymetrach. Tak? Równie dobrze można by było, ponieważ też nie jesteśmy stuprocentowo pewni, czy to jest szerokość tej szufladki rzeczywiście jest z całą pewnością 1 cm. No ona nie powinna być mniejsza niż 1 cm, ale może być tam troszeczkę jeszcze większa. Nie wiemy, gdzie wypadnie kolejny pomiar. Więc równie dobrze można uznać, że w wyniku tego naszego pomiaru zmierzyliśmy podawanie w związku z tym tego centralnego punktu z dokładnością do dziesiątych części centymetra można uznać, że nie ma sensu. No bo błąd jest i tak większy niż 0,1 cm. Więc możemy to zapisać również w ten sposób. W obu wypadkach chodzi o to samo. Chodzi o określenie wartości centralnej szufladki i jej szerokości, w której wierzymy, że znajduje się prawidłowy wynik tego pomiaru. No dobrze, a potem zajęliśmy się pomiarem czasu, no i mierzyliśmy okres drgań wahadła, to znaczy na nitce, właściwie na takim cienkim sznurku wisiała sobie dość ciężka nakrętka. No i mierzyliśmy okres drgań wahadła, mierzyliśmy stoperami w komórkach, no i mierzyliśmy go w ten sposób, że każdy z nas odmierzył sobie 10 okresów, tak? Bo jeden okres jest trudno zmierzyć, jest dość krótki i trzeba jakoś klikać szybko w te stopery, więc to jest trochę niewygodne. Mierzyliśmy po 10 okresów. Wiktora akurat z nami nie było. No i co się okazało? Okazało się, że tutaj też jest dość duży rozrzut, tak? Najmniejsza wartość to była 17 sekund tych 10 okresów, a największa, jeżeli dobrze widzę, 18,58 ktoś napisał, bo wszyscy jak jeden mąż podawaliśmy wyniki takie, jakie można odczytać z tych stoperów, to znaczy z dokładnością do setnych części sekundy. No, widać, że rozrzut tutaj jest bardzo duży. Rozrzut jest bardzo duży i w związku z tym ta dokładność do setnych części sekundy jest z całą pewnością
nieprawidłowa. To owszem, odczytać ten przyrząd można z taką dokładnością, ale wynik samego pomiaru, na który wpływ ma oczywiście nie tylko dokładność czy odczyt samego stopera, ale także no, jakby refleks tej osoby, która obsługuje ten stoper, czas reakcji tej osoby, która obsługuje ten stoper, no, ten błąd pomiarowy jest tutaj, błąd pomiaru jest znacznie, znacznie większy. No i kiedy podzieliliśmy przez 10 te wyniki i zaokrągliliśmy do jednego miejsca po przecinku, to wyszedł taki rozkład. No i najwięcej było wyników po 1,8 sekundy, a rozrzut był od 1,7 do 1,9 sekundy. Więc no, można powiedzieć, że tym razem wynik tego pomiaru to był okresu, to był 1,8 sekundy plus minus 0,1 sekundy. No i znowu nie dowiedzieliśmy się dokładnie, ile wynosi okres drgań tego wahadła, ale wiemy mniej więcej, w jakiej szufladce powinien się znajdować, w jakim przedziale powinien się znajdować. No i to chciałbym, żebyście to wynieśli z tej lekcji, to znaczy taki jest sens pomiaru fizycznego i będziemy jeszcze sobie opowiadać o tym, jak można lepiej zrozumieć błąd, choć za bardzo już nie będziemy w to wnikać, bo wymaga to nieco bardziej zaawansowanej matematyki niż ta, którą znamy w tej chwili, ale ważna jest idea, ważne jest to, żeby zrozumieć, że każdy pomiar jest obarczony błędem. To oznacza także, że jeżeli mamy dwa pomiary, które różnią się od siebie, to nie znaczy, że obaliliśmy właśnie prawo fizyki. Bardzo często uczniowie mają taką intuicję, tylko to znaczy, że już nie warto się fizyki uczyć, bo to przecież jest nieprawda, bo to nie wychodzi tak, jak powinno. Nie, nie, wychodzi jak powinno, no tylko że korzystamy na ogół w pracowni fizycznej z niezbyt dokładnych przyrządów. Być może nie najlepiej potrafimy zrobić to doświadczenie, to jeszcze będziemy na ten temat rozmawiać. I do tego dochodzi czynnik ludzki. Po prostu te dwa pomiary obarczone są błędami. No i najlepiej jest, jeśli rozumiemy te błędy i rzeczywiście potrafimy pokazać, że oba pomiary należą do tej szufladki, tak jak rozumiemy jej szerokość. No, gorzej jest, jak się okazuje, że są odległe od siebie o więcej niż to, co żeśmy myśleli o szerokości szufladki, ale to na ogół znaczy tylko tyle, że nie doszacowaliśmy szerokości właśnie szufladki, czy nie doszacowaliśmy tego zakresu czy przedziału błędu doświadczalnego, błędu pomiarowego. Niedoszacowanie, przyjęcie za małego błędu pomiaru jest poważnym grzechem fizyka. Trzeba się go wystrzegać bardzo starannie. Mam nadzieję, że to trochę rozjaśniło sprawę pomiaru, a na kolejnej lekcji będziemy dalej się tym zajmować.